Cześć, tu Michał. Chciałbym Wam opowiedzieć kilka słów na temat biegania. Z czym to się je, dlaczego biegałem, po co biegałem, czemu teraz nie biegam i czy będę biegał. Posłuchajcie. W przypadku początek biegania to był 2010 rok. Przygotowywałem się z Piotrem do tego bardzo ostro i oczywiście zaczęliśmy od maratonu. Żadne jakieś tam połówki, dziesiątki, tylko od razu maraton. I z perspektywy czasu fajnie, bo to było ostro i najlepszy czas wtedy miałem, więc fajnie. Z drugiej strony to głupota, bo trzeba zaczynać od mniejszych biegów, a potem to zwiększać. Po tym pierwszym maratonie, gdzie miałem najlepszy czas, rozwaliłem kolano i przez tą kontuzję 2 lata nie biegałem wcale. Po 2 latach od 2012 roku zacząłem lekko pobiegiwać. Na szczęście stało się tak, że ta kontuzja całkowicie mi przeszła, więc zacząłem biegać od nowa. Tym razem zupełnie inaczej. Czyli zaczęły się połówki, maratony, ultramaratony, ale wszystko stopniowo. Czasu macie w numerach startowych. Ale będzie zmiana. Może to dobry znak. Start pod szelicą, wszystko będzie rozgrywane. Set zawodników, taka jest stawka. Szło dosyć dobrze. Biegaliśmy ileś połówek, zrobiła się ekipa, z którą można było jeździć na takie wyprawy, na takie bieganie. Dobrze. Mamy radę. Poszedlać. Mało czasu jest. Było naprawdę fajnie. Przebiegliśmy w sumie 7 maratonów, 3 ultramaratony. To było super, bo to były ultramaratony górskie. Ultramaraton Karkonoski, 2 razy ultramaraton gór stołowych. Daję w kość, sprawdźcie, ale zabawa jest przednia. W sumie 2013, 14, 15 biegaliśmy w kółko. Było tych biegów dużo. Dużo, niedużo, zależy jak na to spojrzeć. No, treningi zajmowały bardzo dużo czasu. I po tych kilku latach to bieganie trochę mi się przejadło. Za ostro to było. Ostatni bieg zrobiłem tak naprawdę 10 w 2017 roku i po tym biegu zaczęła mi przeszkadzać łąkotka. Okazało się, że było skomplikowane uszkodzenie łąkotki rogu tylnego i teraz jestem po operacji. Mam nadzieję, że w 2019 roku wrócę do biegania, ale nie zamierzam już biegać tak ostro, jak robiłem to kiedyś. Czy warto było biegać? Tak. Ma to bardzo dużo plusów. Kondycja, jakiś tam wygląd, samopoczucie, odstresowanie, poukładanie. Bieg to rodzaj medytacji w ruchu. Świetna rzecz, świetnie wylozowuje. Do tego jeszcze atmosfera podczas biegów. Rewelacyjna. I za minutę pani prezydent drugi. Jak? Jest forma. Ja. 1,25. O, dobra. Robimy życiówkę dzisiaj. Ty jak? Ty jak? Dobrze. Fajne jest to, że wiele osób zaraziło się tą pasją i zaczęło biegać. Przede wszystkim biega Lenka. Już ma nawet jakieś tam medale. Oczywiście to jest bardzo rekreacyjne, ale chodzi o to, żeby dzieciaka nie zniechęcić, a żeby coś dzieci robiły. Więc jestem mega dumny z niej. Lenka, dawaj! Dawaj! Jedziesz! Dawaj! Super!
bieganie jest dla każdego, tylko trzeba zaczynać spokojnie. Może nie tak jak ja i Piotr zaczęliśmy od razu od maratonu. Najpierw piątki, dziesiątki, potem połówki, maratony, ultramaratony i spokojnie, bez jakiegoś pośpiechu. Biegów jest cała masa, czasy są zajebiste. Nie dość, że jest to trendy, jest to zdrowe i jest na to duże parcie, to macie mnóstwo imprez, w których znajdziecie coś dla siebie. Macie biegi, piątkę jakąś rodzinną, dyszki, piętnastki, połówki, maratony, ultramaratony, biegi górskie, nie wiem, katorżniki jakieś, Ramagedony, gdzie możecie się wyżyć. Macie jakieś rejsy przygodowe, rajdy, coś takiego jak tutaj polecam. Świetna organizacja, fajna przygoda. Poza samym bieganiem tam jest jeszcze kajak. Rower, orientacja. Super, naprawdę. Imprezy świetne. Nie warto siedzieć w domu. Róbcie coś, bo siedzieć w domu potrafi każdy. A pobiegać, porobić coś na dworze daje większą satysfakcję, naprawdę. Są fajne biegi. Bardzo mi się podobał półmaraton w Toruniu, półmaraton Świętych Mikołajów. Cała masa ludzi poprzebierana za Mikołajów. Rewelacja. Postanowie nasze czas, ucznia tarcza złoty chęt. Ultramaratony górskie, czy w ogóle takie długie biegi jak maraton czy ultramaraton, to jest walka z samym sobą, ze swoimi słabościami. Masz, niektórzy może nie mają, jakieś ściany. Najsławniejsza jest ta po 30 km, no to standardowo. I wtedy naprawdę trzeba się mocno zebrać w sobie, żeby taki bieg ukończyć. No, szacun. Naprawdę. Trzeba przebiec coś takiego, żeby zrozumieć, o czym ja mówię. Autentyk. Ale polecam. Jestem na ścieżce, czas kiepski, kolano mnie boli. Najbardziej jestem dumny z ukończenia dwóch ultramaratonów górskich, Gór Stołowych dwa razy i Karkonoskiego. No, to jest nie dość, że długi dystans, bo 50 km, to jeszcze przewyższenie jest od cholery i to trzeba zrobić z głową, żeby to skończyć, bo jeżeli ktoś myśli, że sobie wbiegnie na górę bez odpowiedniego przygotowania i da radę jeszcze zrobić dodatkowe 30 na przykład kilometrów, to jest w błędzie. Po prostu usiądziesz. Nogi siadają. Jest jazda. Ale polecam. Tak jest po. I miejsce pierwsze Magdalena Lewandowska. Najlepszym przykładem na to, że można zacząć biegać w każdym wieku, jest Marek. Możecie zobaczyć jego maraton w Atenach, który ukończył spokojnie. Marek! Marek! Zaczął biegać bardzo późno. Ale się cieszę. Pierwszy mój taki bieg. Półmaraton. Hurra! Nie będę mówił ile miał lat jak zaczął, ale późno. I doszedł do maratonów. Bez problemu je przebiegł. Aha, dajcie znać, jeżeli chcielibyście cokolwiek wiedzieć na temat biegania, wypadów w góry, wypraw rowerowych. Znajdziecie parę rzeczy tutaj u mnie na kanale. Jeżeli coś Was szczególnie interesuje, dajcie znać. Trzymajcie się.